do tego pytania z początku naszej długiej rozmowy o talent, o tym, czy każdy może śpiewać, każdy może się nauczyć. Czy ty szybko jesteś w stanie zorientować się, zobaczyć, usłyszeć, czy ktoś ma talent do śpiewania, czy nie? Czy to jest po prostu... Czy możesz się nawet pomylić przy tym, że może się pomylisz, a po roku się okaże, czy ten ktoś jednak zrobił postęp? Czy nie? Czy nie można się pomylić? Znaczy, pomyłki mogą się zdarzyć zawsze, ale... Raczej wiadomo. Raczej wiadomo. Tam po pierwszej piosence, no to już można stwierdzić łatwo, czy wystarczy trochę pracy i coś z tego kogoś będzie, czy to będzie ciężka żmudna i praca i nie wiadomo, co z tego wyjdzie dalej. Czy to jest taki super potencjał, co już... Ale chodzi między innymi o piękną barwę głosu, żeby taką wydobywać, żeby nie wiem, słuch właśnie, żeby równo tak, to głównie, z dźwiękami, że tak powiem. To jest śpiewać. Słuch. Czy ktoś ma słuch, czy ta nie. Ta barwa głosu i emisja, żeby emisja tych głosów była, powiedzmy, odpowiednia. Nie wiem, oddech może jeszcze, nie wiem, co jeszcze może być ważne w śpiewaniu. Nad oddechem się pracuje, nad emisją też. Ustawia się ten głos, nie? Więc no to jest ta praca. To jest kwestia pracy. Takie coś, na co można zwrócić najbardziej uwagę, no to w sumie barwa, nie? Przyciąga, czy nie przyciąga. Coś będzie, czy nie będzie z tego. Pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy, wspomniałem Ci, że też mieszkając w Słupsku od wielu, wielu lat i uczestnicząc trochę w tym życiu kulturalnym naszego miasta, no zauważyłem, że jest bardzo, bardzo wiele młodych artystów, właśnie piosenkarzy, no głównie piosenkarzy, młodych, prawda? Jeżeli weźmiemy do tego powiat słupski, województwo słupskie, województwo pomorskie, no to już też kiedyś było województwo słupskie, no mnóstwo jest tych młodych ludzi, mnóstwo talentów. No to jak to jest, że nagle okazuje się, że jest bardzo wielu utalentowanych ludzi artystycznie właśnie, muzycznie utalentowanych, którzy mają ten talent do śpiewania. No w skali całego kraju powiedzmy, no, te talent showy, które oglądamy w telewizji, no to też pokazują, że mnóstwo się zgłasza takich ludzi utalentowanych, a to znaczy, że po prostu no ciężko się przebić, że tak powiem, no bo skoro już tak dużo ludzi potrafi śpiewać, no to trudno będzie tutaj rywalizować z nimi. To prawda, że ciężko jest się przebić, ale... Ale czy tak, że byłaś w szoku? No bo ja byłem w szoku, jeżeli no, okazało się, że tak wiele osób, no, młodych ze Słupska chociażby, potrafi śpiewać. Kiedyś myślałem, że to jest no, dosłownie kilka osób, nie wiem, 5, 6. A tu się okazuje, że to jest takich osób, nie kilkanaście, kilkadziesiąt. To jest kwestia tego, że jest większy dostęp do edukacji i do kursów, warsztatów. Tak naprawdę już na YouTube można sobie wejść i posłuchać mądrych rad jakiegoś nauczyciela śpiewu. Jest większy dostęp, jest postęp. No i przede wszystkim też te osoby, które zaczynały kiedyś, no tak jak ja w moim wieku, to one teraz też zaczynają działać na szeroką skalę i werbują te dzieci. Do śpiewania i zarażają mnie. No i to są talent show też. Moda na talent show, więc no wiadomo, że dzieci oglądając Voice Kids od razu pragną występować w Voice Kids, więc lecą na lekcje śpiewu i chcą się wybić, tak. Kasia, wracamy do naszej rozmowy. Musimy powiedzieć jeszcze o jednym ważnym wyróżnieniu, ważnej nagrodzie, którą otrzymałaś niedawno, tydzień temu. Jest to nagroda imienia Jadwigi Bortkiewicz-Wydrzyckiej, siostry Czesława Niemena, za występ na naszym słupskim festiwalu młodych talentów Niemen Non-Stop, który odbył się 2 lata temu. To był twój drugi występ na tym festiwalu. Tak. No i jak to znaleziono ciebie i po prostu wręczono ten dyplom?
Dwa lata temu występowałam na Niemenie i śpiewałam taki dosyć nieznany utwór, właściwie w ogóle prawie nieznany, Sen końca i początku. No nie udało się tam nic zdobyć, no, bo wiadomo jak to jest na festiwalach. No i tak żyłam z takim poczuciem. Aż do chwili, kiedy dwa tygodnie temu przypadkowo spotkałam panią, która zajmuje się festiwalem. Mm. I tak rozmawiałyśmy o tym festiwalu i ona tak mówi, o, a kiedyś tam cię szukali, miłośnicy Niemena i w ogóle nie widzieliśmy, kim jesteś. A ja tak mówię, no dobra, okej, okay, spoko. Dałam jej kontakt i... No i tak w sumie się nie odezwała do mnie, więc to mówię, dobra, tam co będzie, to będzie, w ogóle nie przejmuję się niczym. No i oglądam transmisję sobie przy sobocie w domku. Oglądam transmisję z Niemena i nagle rozdanie nagród i wychodzą dwie starsze panie z nagrodą imienia Jadwigi Bortkiewicz-Wydrzyckiej dla mnie, między innymi za 2018 rok, za 2019 tam chyba dostała Ola Barcikowska, a za 2020 teraz dostała ta dziewczyna, coś śpiewała dziwny jest na świat z Armenii. Lilith Mensan Jan. Chyba nie. Dobra, nieważne. No i po prostu byłam totalnie w szoku. Byłam w szoku, byłam bardzo szczęśliwa, bo to jest po prostu takie, to nie jest nawet stowarzyszenie, to nie jest żadna instytucja, to są parę starszych pań, które... Przepraszam, Lilith Minasyan, to jest właśnie folder z festiwalu najnowszego z przed tygodniem. Tak. No i to było bardzo miłe, że tak docenili. To jeżeli możesz właśnie ukazać publiczności naszej tutaj, wszystkim, którzy nas oglądają, nagroda imienia Jadwigi Bortkiewicz-Wydrzyckiej, siostry Czesława Niemena dla Katarzyny Wołoszyn. Tak. Zgratuluję również i ja. To jest piękne. Powiem Ci, że... Piękny jest. Piękny gest i miałam takie poczucie, że to jest nawet lepsze niż to całe Grand Prix. O. Tak, wiesz, bo... Z serca. Jest od serca i jest w ogóle od osób, które nie są w żadnym stowarzyszeniu, w żadnej instytucji. One po prostu przyjeżdżają jako miłośniczki Czesława Niemena i wyłapują takie, nie wiem, nieznane kompozycje czy nieznane wykonania i to, co im się podoba. I później tak się zbierają i przyznają takie drobne nagrody symboliczne. Ale to jest naprawdę więcej warte niż wszystkie nagrody świata. Tak mi się wydaje. No, bardzo jestem zadowolona. Powoli kończąc, ale musimy podsumować naszą rozmowę czymś ważnym. Czyli możemy powiedzieć, że każdego, kto chciałby się zapisać tutaj do studia artystycznego tu kultura i rozwijać swoje umiejętności wokalne, poszerzać te możliwości swoje, tego ty zapraszasz bardzo, bardzo serdecznie do... Jeżeli ktoś ogląda naszą rozmowę, no to Słupsk, Armii Krajowej, ulica Armii Krajowej 38. Tak, zapraszam bardzo serdecznie. Zaprasza moja koleżanka, z którą to prowadzę, Kamila Lewicka.
myślę, że warto przyjść i sprawdzić. Tak jak mówiłam na początku z założenia, to jest coś, czego nie było do tej pory w Słupsku i jestem pewna, że dalej nie ma. To jest nowość, to jest zupełnie inne podejście, to jest wiedza zaczerpnięta z większych ośrodków miejskich i od nauczycieli i od trenerów z zupełnie innym podejściem. I warto to sprawdzić po prostu. Myślę, że tak. Nauczycielki śpiewu już tutaj, że tak powiem, a także na Twojej drodze muzycznej, artystycznej życzę Ci wszystkiego dobrego, aby kolejne projekty się udawały. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Jest jeszcze takie powiedzenie, które często używam, dzisiaj też chcę go użyć na sam koniec, bo mówiliśmy o planach. Plany to są także marzenia. Marzenia trzeba realizować. A ja dowiedziałem się, że nic tak nie tworzy naszej przyszłości jak marzenia. I spełnienia tych marzeń, realizacja tych marzeń, wszystkich zamierzeń, które i są... I co się spełniają. Spełniają się. Nie, no się spełniają, bo w sumie nie mam na co narzekać. I to jest właśnie to, że... Może narzekasz na nadmiar szczęścia w takim razie. Nie, nadmiar życie. Nie. Jest tak spoko. Jest umiarkowanie, jest tak okej. Okay. Tak myślę, że jak tak dalej będzie, to będzie super. Będziesz zadowolona. Tak. W takim razie realizacji tych najskrytszych marzeń, jak sądzę, jednym z tych marzeń jest nagranie własnej autorskiej płyty z własnymi tekstami piosenek. Tak. Do tego życzę w takim razie i powodzenia. Dzięki. Tu kultura, a tu Katarzyna Włoszyn, która była moim Państwa gościem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Teraz wiesz, zobacz, ja jestem tutaj, mam prawie głowę przy krawędzi, a ty jesteś prawie w połowie tego. Bo jestem niższa. No tak, no to może być bliżej jednak. Dobrze. Dobra, też trochę. Teraz wyglądam tą grubszą. Teraz jest lepiej. Trochę. To lecimy. Tup. Pracująca sobota. Lecimy dalej. Jeszcze kilka pytań. Kasia, wracamy do naszej... zobacz, jesteś znowu... Obniżyłaś się. To jest. Tak? No. Może na łóżkę ci dam. Nie, ja po prostu zjeżdżam. No to... Ja się tak wykrzywiam. Nie, dobra, tak, będę pamiętać. Pamiętaj, że jesteś tam. Może tutaj, żeby bliżej. No. Tak, troszeczkę teraz. Okej, już jest lepiej. Dobra, to mi sobie zakreślę. Okay.
Miał się rozczytać. Możemy zrobić przerwę. Będziesz wycinał to coś? No tego? Będę wszystko wycinał. Chyba, że dam na końcu jako tak zwane postscriptum śmieszne. Co? Wszystko? Nie. To w ogóle coś się nadaje z tego teraz do... No. Ale znowu jesteś, zobacz, znowu jesteś dwa razy mniejsza ode mnie. Nie, no tak teraz. No tak, oczywiście, jakbyś miała poduszkę jakąś... Ja nie mam tutaj dużą poduszkę. No właśnie, to wielkie. No dawaj, wielką. Na dzieci. Trochę lepiej? No, lepiej. Nagle się to dzieje. Oprócz tych wszystkich konkursów, ważny jest dla Ciebie także ten jeden, a właściwie dwa. No ale wśród tych konkursów także jeden ważny tutaj dla nas Słupszczan. Festiwal. No ale wśród tych wszystkich konkursów, które... Nie, nie wiem, czy ja coś tam gadam. Ja cały czas gadam super, albo... Zobaczysz, no, jak ci to przyślę. Patrzę, czy tu jeszcze coś...